Czy według Pani pomnik powstał słusznie u nas w mieście? Oczywiście, że nie. Niby dlaczego? Uważam, że Kaczyńscy nic nie zrobili dla naszego miasta, więc nie wiem w jaki sposób ten pomnik jest tutaj potrzebny, no ale cóż. Mało w ogóle przebywał w Radomiu. Mało przebywał. To ja wiem, czy powinien to być, no ale jak zrobili, to niech będzie. Oczywiście, że jest słusznie. A komu się nie podoba, to niech nie patrzy. Mi to było obojętne. Dobrze, że taki no, i ten pomnik jest, no należało się tym prezydentowi. No może i dobrze, no na tą rocznicę śmierci. Ale czy to aż tak, że właśnie aż pomnik stawiać, może jakoś nazwa ulicy czy coś, ale to jest pomnik. To... Dobra i należyta pamiątka. Czy ja wiem, ja bym tak chyba nie powiedziała. Ja bym powiedziała, że wystarczy nazwa ulicy czy czegoś. Czy coś takiego. No chyba słusznie, bo Radom jest, był za prezydentem i dlatego powstał pomnik. Moim zdaniem prezydent Kaczyński nic takiego nie uczynił, żeby mu stawiać pomnik. Ja bym bardziej panią prezydentową na tym pomniku widział, jak pana, bo pan prezydent się nie wykazał niczym nadzwyczajnym. Natomiast ona, jeżeli chodzi o pierwsze damy po zmianie ustroju w Polsce, chyba jednak była na pierwszym miejscu. Także dobrze, że ten pomnik powstał, no chociażby przez panią Marię. No. Bardzo słusznie. Odwaga Radomia była zawsze znana i z tego jestem dumny, że pierwszy pomnik Marii i Lecha Kaczyńskich powstał w Radomiu. Cieszę się z tego bardzo. To jest taka duża szansa dla Radomia. No sam nawet Jarosław Kaczyński przyjechał, no to mi się wydaje, że Radom teraz dzięki temu zyska na tym i będzie jakoś, no nie wiem, sławniejszy. Nie tylko z chytrej mały z Radomia, prawda? Moim skromnym zdaniem bardzo słusznie. Szkoda, że tak późno i szkoda, że pierwszym miejscem, w którym powstaje taki pomnik jest Radom, pomimo że z Radom jestem związany, a nie Warszawa. Władza radomska, władza oczywiście pisowska, no zadziałała, chciała mieć pomnik w Radomiu. No dla mnie jest to troszeczkę śmieszna sytuacja, no tak jak postawić pomnik Lany Del Rey, no to jest, proszę Państwa, no bardzo, no dla mnie jest to sytuacja, no idę ulicą, widzę jakąś wystawę, w ogóle honorowy obywatel Radomia, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, no dla mnie jest to troszeczkę no nieporozumienie, ponieważ nic w ogóle z Radomiem nie jest związany i jeszcze ta wystawa na temat, jaki to on nie był wielki mąż stanu, no mnie osobiście to, no to zdegustowało idąc ulicą. Uważam, że bardzo dobrze. W innych miastach, w Warszawie przede wszystkim. A czym dla Radomia się Lech Kaczyński zasłużył, że to właśnie jemu postawiliśmy pomnik? Przede wszystkim dbał o Polskę. A o Radom dbał? Myślę, że też. Jak o Polskę, to i o Radom. Na pewno. Tylko, że jak o Polskę, to chyba bardziej w Warszawie, gdzie urzędował. Niekoniecznie. Jeśli jakby prezydentem Warszawy, to dbało Warszawę. Trzeba to przyznać. Nie wiem, według mnie mogli ich upamiętnić tutaj, mogli ich upamiętnić w Warszawie i tyle. Nie no, no to właśnie dobrze chyba, że właśnie u nas w Radomiu, ale no nie wiem co powiedzieć. Znaczy on nic nie zrobił dla tego Radomia. No i to jest marnotrawstwo pieniędzy, choć i tak mało mamy. Poza emocjami, poza złymi emocjami, nie ma argumentów dlaczego nie. To był prezydent Polski. Prezydent Polski, myślę, że prezydent, który przejdzie do historii z wielu względów, jak do tej pory najlepszy prezydent w wolnej Polsce po 89 roku. Prezydent Lech Kaczyński zasłużył na to, żeby tego typu pomniki powstawały nie tylko w jednym mieście, ale w większej ich ilości. A widziały panie pomnik? Tak, widziałyśmy, specjalnie przyjechałyśmy. To panie nie są z Radomia? Nie, nie jesteśmy z Radomia. Jesteśmy z Warszawy. A estetycznie, ładny pomnik? Bardzo ładny, bardzo nam się podobał. Wszystkie szczegóły odwzorowane, tak jakby pani sobie to wyobrażała? Myślę, że tak. Może mógłby być troszkę wyższy. Podobieństwo nie jest za bardzo dobre. Raczej już Kaczyńska więcej jest podobna, a on mniej. W miarę ładny, tak jak na radomskie pomniki patrzeć. Z wyglądu mi się bardzo podoba, tylko pan Kaczyński taki troszeczkę jakby niepodobny był do siebie. Pani małżonka bardziej podobna, no ale to siła przyzwyczajenia będzie. Nie jestem artystą, trudno mi powiedzieć, ale myślę, że bardzo wierna, oddana tutaj rzeźba pary prezydenckiej. Dostojnie, świetnie się komponuje w ten deptak. Mam nadzieję, że zrodzi się tutaj też taka niepisana tradycja, jeśli chodzi o pary zakochanych. Będą się tu spotykać, bo też i to małżeństwo było wzorem. Myślę, że będzie wzorem dla młodych, którzy chcą
pójść śladami tych wybitnych ludzi i zawrzeć związek małżeński, a więc powtarzam, to miejsce na randki chociażby znakomite. Cóż, no pomnik jak pomnik, po prostu mi się nie podoba, cała idea. Osobiście bardzo przeżyłam tą tragedię i wydaje mi się, że każdy ma swoje zdanie, naprawdę.